Witam, Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz-Memento w podcaście Opowiec im o Auschwitz. Dziś opowieść 25 pod tytułem Sokół z Tatr". Jej bohaterem jest Józef Hordyński, wychowanek przedwojennego Sokoła, wicemistrz Polski w skokach narciarskich, kurier tatrzański, przyjaciel Bronisława Czecha i Stanisława Marusarza, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz z pierwszego transportu oznaczony numerem 347 Juzio to człowiek opoka obowiązkowy, pewny, stabilny świetnie prezentujący się o sportowej sylwetce opierający się na wartościach i wierny im człowiek na którego zawsze można liczyć myślący samodzielnie, stabilny, spokojny na początek zaproponuję Wam kilka osobistych wspomnień z Józiem. One Wam go przybliżą, choć czasem będą w kontrze do tego, co przed chwilą powiedziałem. Być może dlatego, że były to zdarzenia nietypowe, tak dobrze je zapamiętałem. Józio do ostatnich dni życia pozostał sokołem. Sokół to było polskie towarzystwo gimnastyczne powołane w okresie zaborów do krzewienia zdrowego trybu życia i propagowania sportu, a w praktyce do okrzewienia patriotyzm. W zdrowym ciele zdrowy duch. Nie bez powodów w Polsce komunistycznej zakazano funkcjonowania tej organizacji. Józio wspominał W Sokole dbaliśmy o swoją kondycję fizyczną. Uprawiano przede wszystkim lekkoatletykę i akrobatykę. Pielęgnowaliśmy w sobie również patriotyzm. Święta państwowe przed wojną zawsze obchodziliśmy uroczyście. Józek zawsze miał nienaganną sylwetkę i był elegancko odziany. Koszula i krawat i mundur. Mundur Sokoła. Nie oryginalny, ale uszyty już po wojnie na własne zamówienie z materiału wojskowego. Kompletny z czapką. Wyglądał w nim wyjątkowo i reprezentacyjnie. Zdecydowanie się wyróżniał i wzbudzał zainteresowanie. Ale nie zakładał munduru dla tego zainteresowania. Był zawsze człowiekiem skromnym. Zakładał, bo z Sokołem i jego wartościami się identyfikował. 2005 rok 14 czerwca Oświęcim teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Uroczystości upamiętniające 65. rocznicę deportacji do obozu pierwszego transportu polskich więźniów politycznych. Nagle uświadamiam sobie, że najbardziej do ludzi przemawia obraz zatrzymuje pochód uczestników zmierzający w kierunku bramy z napisem Arbeit Macht Frei Proszę by najpierw przez bramę przeszli więźniowie z pierwszego transportu, by fotoreporterzy mieli czas na zrobienie zdjęć. W pierwszym szeregu ustawia się ich sześciu. Wszyscy ponad 85-letni, niektórzy utykający, schorowani, osłabieni. Trzymają się pod ręce, od lewej Jóśio Stus numer 752. Opowiadałem o nim w odcinku 18 podcastu. Janusz Młynarski, numer 355, który co roku przyjeżdża z Niemiec. Jerzy Wojnas, numer 249, który przyjechał ze Szwecji. Józio Hordyński, numer 347, Kaziu Zając, numer 261 i Kaziu Piechowski numer 918. O którym opowiadałem w odcinku 24 podcastu. W centrum, Hordyński. Teraz widzę, że to na nim opiera się ta konstrukcja. Przechodzą przez bramę z mocą, energią, prezentując żywotność. A przecież wszyscy mieli zginąć. To taki tryumf życia nad śmiercią. Te zdjęcia obiegły światowe agencje. Rok 1999. Zakopane. Dawna katownia Gestapo, Palas. Idę na wizję lokalną z Józiem Hordyńskim, więźniem Palas, Auschwitz, Oranienburga i Zachsenhausen, Marianem Polaczykiem, więźniem Palas i Grozrozen oraz Wincentem Galicą, więźniem Palas, Auschwitz i Zachsenhausen. Palas wzniósł Włodzimierz Schneider w 1930 roku. Do wybuchu wojny mieścił się tu ekskluzywny pensjonat w którym gościł m.in. Artur Rubinstein ponurą sławę obiekt zawdzięcza Niemcom którzy urządzili w nim placówkę gestapo więzioną tu mieszkańców całego Podhala do dziś nie jest znana pełna lista zamordowanych ludzi wielu z więzionych rozstrzelano na Zakomiańskim cmentarzu droga z Palas często wiodła wprost do Auschwitz po wojnie komunistyczne władze odebrały budynek prawowitym właścicielom przez wiele lat mieściło się tu sanatorium przeciwgruźlicze, a później żłobek. Wincenty Galica od lat myślał o urządzeniu w muzeum w, byłej, muzeum w byłej katowni Gestapo, ale ówczesne władze nie były tym pomysłem zainteresowane. W 1987 roku powołał nawet specjalny komitet. Nie udało się jednak przebić przez urządniczy, urzędniczy mur. Dopiero w 1994 roku, dzięki uprzejmości dyrekcji Liceum Społecznego, kombatanci weszli do piwnic dawnych cel. Działając społecznie, zagospodarowali kilka cel, zgromadzili sporo eksponatów, dwa razy w tygodniu oprowadzali wycieczki. Ich Izba Pamięci jako Muzeum Męczeństwa figurowała we wszystkich informatorach wydawanych przez miasto. Organizowali uroczystości, udało im się przekonać mieszkańców Podhala, że to, co działo się w palas, było bardzo istotnym elementem historii tej ziemi. Mieli bogate plany, ale. 1990 rok spadkobiercy właściciela, dwóch Czechów i Amerykanka polskiego pochodzenia odzyskują gmach i wynajmują go liceum społecznemu. Obiekt chce kupić urząd miasta Zakopane, ale zostaje przelicytowany przez biznesmena z Kraśnika. Do burmistrza Zakopanego i Rady Miasta napływają protesty. Być może teraz jeszcze po nocach słychać dźwięki bitych i mordowanych, ale dla radnych i burmistrza Zakopanego widocznie nie ma, to, nie ma miejsca świętego. Tak piszą byli żołnierze Armii Krajowej, byli więźniowie polityczni, inwalidzi wojenni. Panowie włodarze, nie wiem, czy chodziliście do szkoły, czy uczono was historii Polski, czy w ogóle pochodzicie z tych stron, gdzie jest wasz patriotyzm? A Machowski, syn byłej więźniarki. Palast to spory gmach przy ulicy Chalubińskiego w centrum Zakopanego. Robotnicy układają kostkę brukową, prowadzą prace adaptacyjne wewnątrz budynku. Młody kierownik budowy zdecydowanie staje na drodze Józefa Hordyńskiego. Synku. Jakim prawem nam odmawiasz wejścia do piwnic? pyta Hordyński. Szef zabronił, jest właścicielem, nie życzy sobie obcych. A gdzie był twój szef, jak mnie i moich kolegów przesłuchiwano tutaj i katowano? Co? Zrobimy wszystko, by wstrzymać tę budowę. Powiedz swojemu szefowi, że się nie poddamy. Cały Józef, on nigdy się nie poddawał. Józefa trudno było wyprowadzić z równowagi i zdenerwować. Kulturalny, świetnie wychowany, szarmancki. Zawsze akuratny i na miejscu, ale czasem zdarzało się, że go poniosło. Ale gdy go ponosiło, to i tak z kulturą. Walczymy o ustanowienie rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do Auschwitz dniem pamięci o polskich ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady. Jakieś spotkanie w kancelarii premiera. Doradcy premiera powątpiewają, że to ma sens. Po co upamiętniać, a poza tym stowarzyszenie jest jakieś radykalne, że chce się upominać o pamięć o Polakach w Auschwitz. Takie były czasy, zapamiętajcie to. Józio prosi nas, młodych wówczas, na stronę i mówi: Szanowni koledzy, jeśli uznacie, że tym nieukom i arogantom warto dać w mordę, to ja to chętnie uczynię. Rok 2003 Berlin. Co dwa lata odbywają się wielkie targi kultury chrześcijańskiej. Jesteśmy tam i my, a z nami byli więźniowie Auschwitz. Prawdziwe gwiazdy. Józiostus, Jurek Bielecki, odcinek piąty podcastu. Henio Mandelbaum, odcinek dwudziesty trzeci podcastu. I Józef Hordyński. Hordyński świetnie zna niemiecki, ale stara się nie mówić w tym języku. Nie lubi, ma uraz. Spotkanie z niemiecką młodzieżą. O dziwo największej uwagi nie przykuwa Bielecki, który uciekł z obozu w przebraniu SS mana wyprowadzając Żydówkę, w której się zakochał, ani Henio Mandelbaum, który przeżył zonderkommando w Birkenau, ale właśnie Józef Hordyński, może przez ten mundur Sokoła. Więc Józef zmusza się do mówienia po niemiecku. Świetnie mu idzie, zaczyna mu się nawet to podobać. Ale wtedy włącza się Jurek Bielecki, który widocznie przypomniał sobie, że powinien być gwiazdą zawsze i wszędzie. Widzę jak Józio próbuje nad sobą panować, choć traci cierpliwość, bo wtręty Bieleckiego wyraźnie go dekoncentrują. Po spotkaniu z furią rusza w stronę Bieleckiego. Stajemy między nimi, bo widzimy, że Józio gotów jest kulturalnie dać w mordę. Ale następnego dnia zapomina o, o urazach i przeprasza Jurka. A Jurek jego. Jesień 2007 roku. Oświęcim. 250 metrów od ściany śmierci w Auschwitz jest budynek, który w czasie niemieckiej okupacji był magazynem zbożowym, a teraz popada w ruinę. Chcemy, by w tym obiekcie powstało muzeum opowiadające o tym, jak miejscowa ludność z narażeniem życia pomagała więźniom obozu. Ale polski rząd ma inne plany. Właśnie Ministerstwo Kultury dogadało się z Fredem Schwartzem, amerykańskim milionerem z Nowego Jorku, że stworzy on w tym miejscu ekskluzywny ośrodek kształcenia zachodnich elit o tym, czym był Holokaust. Schwartz stworzył już w Oświęcimiu świetnie funkcjonującą instytucję Muzeum Żydowskie. W pobliżu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Państwowe Auschwitz planuje uruchomienie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauscie, więc my nie widzimy potrzeby dublowania instytucji. Organizujemy głośny protest. Obecne są wszystkie telewizje, gazety rozpisują się o tym. Okupujemy historyczny budynek. Na protest przyjeżdża Józio Hordyński, oczywiście w mundurze Sokoła. Ma już 89 lat, nie czuje się dobrze, dręczą go choroby, ale czuje się w obowiązku. Proszę naszą wolontariuszkę, a dziś prezeskę stowarzyszenia Auschwitz-Memento, Paulinę Wądrzyk, by zajęła się Józiem. Widzę jak spacerują pod rękę, a potem siadają na ławce. Paulina wsłuchuje się w opowieści Józia, czule gładzi go po dłoni, a Józio wydaje się przeszczęśliwy. Zawsze lubił sztukę, środowiska artystyczne i towarzystwo pięknych kobiet. Nie zdarzyło się, by nie obejrzał się za ładną dziewczyną. Po prostu cenił piękno. Józef urodził się w Zakopanem 14 marca 1917 roku w zamożnej rodzinie. Jego ojciec był aptekarzem, prowadził popularną aptekę w centrum miasta, w pobliżu Krupówek. Z mieszkania Hordyńskich roztaczał się piękny widok na Giewont. Brat Józefa został zamordowany przez sowieckie NKWD w lasach Starobielska. Ojciec zginął w 1940 roku, kiedy Józek był w obozie. Skoki narciarskie. Józio podpatruje starszych kolegów, mistrzów Stanisława Marusarza i Bronisława Czecha. Z jednym i z drugim później się zaprzyjaźni. Z Marusarzem będzie w jednej grupie kurierskiej, a z Czechem trafi do Auschwitz. Są jednak wczesne lata 30. Józio jest zawodnikiem Wisły Zakopane, a później Sokoła. Zdobywa tytuł wicemistrza Polski w Skokach juniorów. Dobrze się uczy, kończy gimnazjum w Krakowie, zdaje maturę i chce studiować medycynę, ale najpierw na ochotnika zgłasza się do wojska. Kończy szkołę pod chorążych rezerwy w Jarosławiu. W lipcu 1939 roku zostaje powołany na ćwiczenia wojskowe. Po zakończeniu ćwiczeń w sierpniu zostaje odkomenderowany do Lubaczowa, gdzie pracuje przy formowaniu trzech pułków piechoty spowoływanych do służby rezerwistów. Po wybuchu wojny walczy początkowo w rejonie Rzeszowa, podczas ostatnich walk pod Lwowem dowodzi już kompanią, jakby był kapitanem. Ostatni rozkaz wybrać najbardziej zaufanych ludzi i przedzierać się do Lwowa. W trakcie tego przedzierania Józef dostaje w głowę serię z karabinu maszynowego. Zdziera mu hełm, pada, traci przytomność. Kiedy się ocknie, ujrzy przed sobą dwa trupy. Leży w rowie, Niemców nie ma. Uciekli. W najbliższych zabudowaniach słyszy niemieckie głosy. Rzuca granaty w ich stronę i ucieka w przeciwnym kierunku. Trafia na kolumnę niemieckich czołgów. Chcą go zastrzelić, ale najpierw każą mu wykopać grób. Nad ranem dół jest głęboki na wysokość bioder. W tym momencie kilku Niemców przynosi rannego oficera. Każą Józkowi dołączyć do nich i pomóc nieść rannego do szpitala. Lazaret mieści się w hołusku pod lwowem. Niemcy zamykają Hordyńskiego w wielkim pustym baraku. Do wieczora zapełni się jeńcami, polskimi żołnierzami. Niemcy popędzą ich w kierunku przemyśla. Tam jeden z więźniów spróbuje ucieczki. Powstanie zamieszanie. Niemcy strzelają, zabijają uciekiniera. Józef rzuca się pędem w przeciwnym kierunku. Udaje mu się. Z przemyśla wzdłuż brzegu sanu przedziera się do Jarosławia, gdzie mieszka jego wuj. Musi w końcu zrzucić mundur i zorganizować cywilne ubranie. Jest koniec października 1939 roku, gdy pieszo dociera do Zakopanego. Nie jest to najlepsze miejsce do ukrywania się. Zakopane stanie się dla Niemców miastem szczególnym i będzie miało charakter zamknięty. To tam niemiecki gestapo z sowieckim NKWD będą rozmawiać o koordynacji działań zmierzających do zwalczania polskiej inteligencji i mundurowych. Tam Niemcy będą odpoczywać. Ale tam też rozszaleje się straszliwy terror, a jego centrum stanie się dawne sanatorium, pensjonat, palas, zamienione w siedzibę gestapo. Dość powiedzieć, że w wyniku niemieckiego terroru co czwarty Zakopiańczyk straci życie. Józef nie wytrzymuje długo życia w ukryciu szybko włącza się w działalność kurierską jest w grupie Stanisława Marusarza przeprowadzają na Węgry przez góry tych którzy muszą uciekać stąd przed niemieckimi represjami albo chcą walczyć z Niemcami w polskiej armii we Francji z powrotem niosą paczki dla polskiego ruchu oporu aresztowany zostaje we własnym mieszkaniu przy ulicy Witkiewicza 3 w Zakopanem w połowie maja 1940 roku to większa akcja. Do aresztu trafia wówczas około 70 osób. Wszystko z powodu donosiciela, który sporządził listę ludzi niebezpiecznych, których trzeba izolować. Na liście są m.in. Józef Hordyński, Bronisław Czech, magister farmacji Franciszek Glachowicz. Marian Kwaśniewski, który zginie w dachu, kierownik sekcji gimnastycznej zakopiańskiego sokoła, Jan Chmura, Karol Cebula. Gestapo wpada na Witkiewicza około 5 rano, zabiera Józefa do dawnego sanatorium Palas. Na miejscu krótkie przesłuchanie z małym biciem do godziny 17. Potem zarzucają Józkowi, że był pod i nie zgłosił tego faktu na Gestapo. Do tego dochodzą podejrzenia o nielegalne przerzuty ludzi przez statry. Po tygodniu w piwnicach palas transport do więzienia w Tarnowie, a po kilku dalszych tygodniach transport do Auschwitz. Pierwsze tygodnie obozu koszmar kwarantanny. Niemieccy oprawcy bezmyślnie znęcają się nad więźniami, próbując ich wdrożyć do obozowych rygorów. Gimnastyka. Nauka śpiewu, niekończące się ćwiczenia w opale pod pałami oprawców. Juskowi jako jednemu z pierwszych udaje się stamtąd wyrwać do pracy. Trafia do komanda donosicieli wody do kuchni obozowej. Przy okazji zawsze można coś zjeść. To dobra praca, ale trwała bardzo krótko raptem kilka dni, któregoś dnia na apel przychodzi Gerard Palicz. Znany SS-man, który lubuje się w wykonywaniu egzekucji pod ścianą śmierci i ogłasza, że mają się zgłosić ci, którzy są lub mogą być sanitariuszami. Józek natychmiast się zgłasza. Palicz pyta go, gdzie był sanitariuszem. Józek odpowiada, że nauczył się tego w harcerstwie. Jako jeden z pierwszych dostaje się do organizowanego szpitala obozowego. Jego bezpośrednim szefem jest Hans Bock, numer obozowy 5. Szpital organizuje się w bloku 20. Oprócz Juska i Boka yy, pojawia się tam lekarz dr Stefan Pizło, numer 333. Po jakimś czasie, może dwóch, trzech miesiącach, do szpitala skierowani zostają dr Nowak i dr Gąsiorowski. W sumie sanitariuszy jest około 10, Czesiek Sowul, Walentynowicz, Kwoka, Gienego Bojski, Kazek Szczerbowski, Leon Głogowski, a lekarzy kilku. W grudniu 1940 roku Józef zostaje karnie wypisany na blok 10 i dostaje przydział do Abruch Komanda. Blokowym jest tam Niemiec z czarnym trójkątem, kryminalista, bardzo niebezpieczny. Józek nie pamięta numeru ani jego nazwiska, ale pamięta, że kiedyś, gdy tamten był chory, pomógł mu. I teraz tamten to pamięta. Wita Józka słowami Cześć Aber Aber, czyli Cześć ale ale. Tak Józefa nazywano, bo zawsze miał coś do powiedzenia. Abruch Komanto pracuje przy wyburzaniu domów jednorodzinnych w dzielnicy Zasole w bezpośredniej bliskości obozu. To ciężka praca, niebezpieczna, wykonywana bez specjalistycznych narzędzi w szybkim tempie, zdarza się dużo wypadków. Muzek pracuje też w magazynie, w magazynie żelaza zbrojeniowego. Tam się zaziębia, dostaje zapalenia płuc. Jako chory zgłasza się do szpitala i zostaje skierowany na blok 28, gdzie starszym bloku jest kapo Peter Welsz. Po opadnięciu gorączki, gdy już czuje się lepiej, przychodzi do niego na blok Hans Bok, siada na brzegu łóżka i proponuje Józkowi powrót do pracy w szpitalu obozowym. <laughs> Nie będziesz podlegał ani kapo Gabryszewskiemu, ani kapo Peterowi. Będziesz pod moimi poleceniami. I Z jego polecenia, z polecenia Boka Józek zostaje przydzielony do nosicieli zwłok. Zapamiętał takie zdarzenie, choć lepiej będzie powiedzieć, że utkwiło mu ono w pamięci tak mocno, że przychodziło potem po latach, czy we śnie, czy na jawie. W jednym z bloków, chyba to był blok 17, w piwnicy umarł Żyd. Nie wiadomo nawet, kto to był. Bóg posłał Józka i Cześka Sowula po zwłoki tego Żyda. Mieli je wynieść do krematorium. Miał wiele ran, ale jedną dużą w okolicach średziony. Ciekła z niej krew. W krematorium natykają się na 12 trupów w polskich mundurach. Widzą generalską czapkę, czapkę pułkownika. Właściwie do dzisiaj nie wiadomo, bo Józek nie jest pewny, czy były te czapki, czy tylko wynik, e, widok mundurów z dystynkcjami kojarzył im się z szarżą. Oprócz wspomnianych zabitych był major, kapitan i porucznicy. Trupy leżały w przedsionku na prawo od wejścia do krematorium, w pomieszczeniu, w którym parę razy wystawiano zwłoki na pokaz dla rodzin. Z ułożenia ciał wynikało, że byli oni zastrzeleni. Kto to był, kto ich zabił i z jakiego powodu, tego Józefowi nigdy nie udało się dowiedzieć. Był także parę razy Józef wysłany przez boka do krematorium, aby ubrać zwłoki więźnia z Górnego Śląska. Trupa położono, kładziono wtedy w wymoszczonej siadem trumnie, miała go obejrzeć rodzina, która została powiadomiona o śmierci. Tak więc w końcu Józef, zamiast sanitariuszem, został nosicielem zwłok, tzw. leichentregerem, i przydzielony do bloku, do bloku zakaźnego. W tym bloku leczono m.in. wszelkie choroby płciowe, choroby oczu, w tym tak zwane egipskie zapalenie oczu. To była choroba bardzo zaraźliwa, oczy ropiały, Niemcy bardzo się jej bali. Ale najczęściej zdarzały się tam choroby weneryczne. Wśród chorych faktycznie było wielu symulantów. Aby nie chodzić do pracy, więźniowie robili sobie na prąciu okłady z wapna chlorowanego. Po takim zabiegu członek stawał się mocno napuchnięty, trafiał taki symulant na rewir, nie pracował, szybko dochodził do siebie. Mógł liczyć na to, że darowanych mu zostanie kilka dodatkowych dni życia, a o to przecież chodziło. Do obowiązków Józka należało także odbieranie ubrań chorych i oddawanie ich do dezynfekcji. Zapamiętał też i o tym zawsze chciało powiedzieć o śmierci swojego kolegi z gimnazjalnej ławy, Zakopiańczyka Eugeniusza Curusia Bachledy. Po maturze Bachleda ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty Oficerów Zawodowych w Zambrowie. Spotkał się z Juskiem w czasie kampanii wrześniowej w okolicach Sądowej Wiszni. Inny obraz, który nie opuszczał Józia. Sen, właściwie, który do niego co jakiś czas przychodził, kolega z gimnazjannej ławy, Eugeniusz curuś Bachleda. Trafił do Auschwitz, próbował uciekać. Został zabity, ale na tym Niemcy nie poprzestali. Za tę ucieczkę, okrutną śmiercią zginęli jego rodzice. Matkę zbitą i prawie nagą, miała na sobie tylko spódnicę, sesmani powiesili za ręce na pręgierzu w obozie na placu Apelowym niedaleko orkiestry. Wszystkie komanda wracające z pracy musiały ją oglądać. Na plecach miała tablicę: Jestem matką więźnia, który uciekł. Tak wisiała do wieczora, a ojca od razu zawieźli do Birkenau i tam go wykończyli. Inny zakopiańczyk, przyjaciel bronka Czecha, Jasiek Gąsienica-Gnojek, z którym bronek dokonał wielu wejść na szczyty w górach, dostał się do Auschwitz jednym z późniejszych transportów Starnowa. Pewnego dnia Józef zobaczył go, jak stał ze skrępowanymi drutem kolczastym rękami. Pod ścianą straceń, w kałuży krwi, czekał na egzekucję. Osiem godzin tak stał pod ścianą, czekając na palicza, który miał wykonać na nim wyrok. Józef był również świadkiem egzekucji na żwirowisku, tuż poza ogrodzeniem obozu. Wykonywał ją jeszcze pluton egzekucyjny, który wtedy wystąpił po raz ostatni, a zamordowano 42 partyzantów przywiezionych do bloku 11. Oni przez trzy doby po przywiezieniu ich na blok 11 śpiewali dzień i noc pieśni kościelne i narodowe, które było słychać w tej części obozu. Józef zapamiętał, że jeden z nich nie miał obu nóg. Koledzy nieśli go na ramionach na miejsce egzekucji. Zwłoki załadowano na dwie rolwagi i wywieziono potem do krematorium. A w widowisku przyglądała się gawieć esesmanów, ich żony z dziećmi na rękach. Któregoś dnia Józef jako Leichenträger został wezwany na blok 13. Pierwszy raz musiał Rozebrać i wynieść z celi rozstrzelanego człowieka. W międzyczasie nadszedł palicz. Co tu robisz? zapytał. Rozbierałem zabitego więźnia i czekam na kolegę, który poszedł po oświadczenie śmierci odparł Józek. Jak go rozebrałeś, to teraz ty wejść do celi i się rozbierz. Józef wszedł do celi, a palicz zamknął za nim drzwi. Podszedł do okna, żeby zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Ale nie było takiej możliwości, bo okna były małe, piwniczne. Oparł się o ścianę. Słyszy kroki zbliżającego się palicza. Ten zagląda przez wizjer, otwiera drzwi i krzyczy: raus, wyłaź z celi. Ja sobie tylko taki kawał zrobiłem. Jest listopad 1944 roku. Niemcy ewakuują obozy na zachód. Józef znajduje się w transporcie do obozu w Oranienburgu. Tam kwarantanna. Szybko mu się udaje z niej wydostać do pracy. Pracuje jako blacharz, kryje blachą samoloty. Któregoś dnia przychodzi rozkaz uformowania pięćsetek. Pięćsetki więźniów wymaszerowują z obozu Sachsenhausen. To są marsze śmierci w kierunku Hamburga. Tam Józef zostaje oswobodzony. W domu zapowiada, że nigdy nie był w obozie koncentracyjnym, i prosi, żeby o tym z nim nie rozmawiać. Chce zapomnieć o tamtych czasach. Dopiero po 25 latach, pierwszy raz się przemoży, i przyjedzie do Oświęcimia, by odwiedzić były obóz koncentracyjny i zagłady. Ojciec chciał, żeby Józef studiował medycynę. On starał się pójść tym tropem. Ale po trzecim roku studiów w Krakowskiej Akademii Medycznej zrezygnował z tych studiów i ukończył Akademię Wychowania Fizycznego. Pracował jako rehabilitant w Wojsku Polskim. Przez wiele lat prowadził centralny ośrodek rehabilitacji w Lądku Zdroju. Po przejściu na emeryturę zajął się upamiętnianiem tego, co przeżył. I tych kolegów, którzy zginęli. Józef był czynny do ostatnich swoich dni, a zmarł 4 lutego 2009 roku. Został pochowany w Zakopanem na cmentarzu na Pęksowym Brzysku. Jeżeli będziecie kiedyś w Zakopanem, odwiedźcie ten zabytkowy cmentarz i zatrzymajcie się przy grobie Józefa Hordyńskiego, wielkiego patrioty. I dobrego człowieka. Jeśli zainteresowała Was ta historia, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, opowiadajcie rodzinie i znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe historie. Bądźcie aktywni, bo tylko dzięki Waszej aktywności możemy sprawić, że polubią nas algorytmy YouTube'a, i te opowieści będą się szerzej rozchodzić. Do usłyszenia.